Wczoraj rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika. Od 1 września Józefa Skorupińskiego, który przechodzi na zasłużoną emeryturę, ma zastąpić dotychczasowy zastępca dyrektora Artur Dzierkowski. Inna sytuacja jest w Okruszku, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Tu dotychczasowej dyrektorce kończy się kadencja. O stanowisko szefa placówki ubiegały się dwie osoby. Komisja konkursowa wskazała Helenę Rudzic-Gruchałę. Ta jest etatowym członkiem zarządu powiatu. Przypomnijmy, i Kopernik, i Okruszek to placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat. Po rozstrzygnięciu konkursów to właśnie zarząd powiatu będzie zatwierdzał ich wyniki. Później potrzebna będzie jeszcze opinia kuratora, która jednak nie jest wiążąca. Nowi dyrektorzy stanowiska mają zająć 1 września.